gość Radia Zachód. Dzień dobry, a gościem Polskiego Radia Zachód jest prezydent Zielonej Góry, pan Janusz Kubicki. Kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie wszystkich państwa. Panie redaktorze, zanim zaczniemy, ja taką małą prywatę, jeżeli pan pozwoli, chciałbym wszystkich zaprosić w niedzielę na sali na ulicy Szafrana, czyli na Uniwersytecie, o godzinie 14. Oczywiście, że w Zielonej Górze. O 14 rozpoczyna się turniej charytatywny Gramy dla Dawidka. Jeżeli ktoś chciałby pomóc, zapraszamy serdecznie, a będzie wielu wspaniałych ludzi, bo będzie między innymi Piotr Protasiewicz, więc już legenda. Dokładnie legenda. Będzie również Patryk Dudyk, będzie Grzegorz Zęgota i wielu, wielu innych. Będzie wiele wspaniałych atrakcji. Także jeżeli ktoś jeszcze nie ma zaplanowanego... To nie prywata, to jest dobry uczynek poinformować o czymś takim. Od 14. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. To... Panie prezydencie, czy zima zaskoczyła drogowców? Zima corocznie zaskakuje zawsze drogowców. Jak te zielonogórskie drogi wyglądają? Że oczywiście tak trochę dowcipnie, ale generalnie zima jest zawsze utrudnieniem dla kierowców i dla drogowców, bo kierowcy nie wszyscy potrafią przystosować się do warunków, które panują. Oczywiście służby pracują i jeżdżą, bo żeby była pełna jasność, mamy monitoring GPS-u, czyli widzimy, gdzie poszczególne samochody, które zajmują się odśnieżaniem miasta, czy przepraszam, czy przywracaniem przejezdności jezdni się znajdują, ale oczywiście nie jesteśmy w stanie. No na tych bocznych szczególnie bywa dokładnie. Śliska, oj, jak ja kilka widzę, to aż mi normalnie też się nóż w kieszeni otwiera i zawsze dzwonię i, bo, i mówię, gdzie to jest. Trzeba uważać. Niestety nie ma państwa na świecie, ani miasta na świecie, które radziłoby sobie z takimi sytuacjami w sposób taki, żeby, że tak powiem, było czarno i bezpiecznie, więc jest to na pewno... A czy środków w budżecie na rok 2023 wystarczy na to, żeby właśnie było to utrzymanie dróg, żeby drogi były w dobrym stanie? Bo do tej pory nie rozmawialiśmy jeszcze o budżecie Zielonej Góry. Rozpoczął się nowy rok, no i tutaj miasto musi już sobie radzić z nowymi uwarunkowaniami. Pan patrzy na tą tabelkę w Excelu, widzi pan przychody, widzi pan, jakie są wydatki, widzi pan, jaki jest kredyt do spłacenia i co z tego wychodzi. I z tego wychodzi zawsze to, że musimy dać radę. Jest to trudny bardzo moment, w którym się znaleźliśmy. Jest wiele czynników, które się na to złożyło. Tak naprawdę dwa lata COVID-u mocno nadwyrężyło nasze wszystkie budżety, nie tylko budżet miasta, ale budżety domowe. Do tego doszła wielka tragedia i wojna na Ukrainie, więc to też dodało. Natomiast ja zawsze jestem optymistą i staram się nie straszyć mieszkańców. Będzie odśnieżanie, będą świeciły lampy, damy radę. Jak to zrobimy? No myślę, że tak jak zwykle. No, od kilkunastu lat udaje nam się przeprowadzić Zieloną Górę przez te wszystkie mielizny, które są. Więc oczywiście nie będzie to łatwy rok, nie będzie to prosty. Będziemy oszczędzać na czym się da, ale nie na takich rzeczach właśnie, o których pan redaktor powiedział. Tutaj przetargi są rozstrzygnięte. Wykonawcy mają zapewnione środki finansowe takie, jakie sobie w postępowaniach zażyczyli, więc nie obcinaliśmy środków. To może oszczędności na inwestycjach? Tak naprawdę oszczędności są już zaplanowane i są robione. Z takich oszczędności najgorszych pewnie dla Kowalskiego to coś, co on odczuje. Mamy w tym roku obchody 700-lecia uzyskania praw miejskich. Nie będą tak huczne, jakbyśmy sobie życzyli. Po prostu środki finansowe, które wcześniej były przeznaczone na to, pójdą na inne rzeczy. Niestety musieliśmy zrezygnować również z budżetu obywatelskiego, bo mamy wiele różnych inwestycji, które się toczą i to jest też taki dość trudny moment, bo one wszystkie się zazębiają. Panie redaktorze, kończymy budować obwodnicę południową, więc to jest gigantyczna inwestycja. Zostanie oddana szybciej. Zostanie oddana jeszcze w marcu tego roku, więc kilkanaście kilometrów nowej drogi, więc coś, co się buduje raz na, wydawałoby się, 50 lat. Dlaczego wydawałoby się? Bo udało nam się dzięki współpracy z posłami, z ministrami rozpocząć budowę obwodnicy zachodniej Zielonej Góry, budowa mostu w Pomorsku, więc to kolejna gigantyczna inwestycja. Na to wszystko nałożyło nam się jeszcze kwestia katastrofy budowlanej, czyli stanu wiaduktu na zjednoczenia. Więc to są te wszystkie elementy, które no, troszkę nam zakłócają normalne... W skrócie powiedzmy, wiadukt będzie budowany od nowa. Oczywiście, oczywiście. To nie od nowa będzie remontowany, w cudzysłowie ten, który jest rozebrany. Tak, będzie budowany. Najpierw wybudujemy pierwszą nitkę, za chwilę później będziemy chcieli rozebrać drugą i budować drugą nitkę, bo nie ma innego wyjścia. W tamtym miejscu nie ma innej możliwości. Panie prezydencie, ja pamiętam, jak pan w swoim czasie często w mediach społecznościowych wrzucał odcinek swojego wynagrodzenia i mówił pan, ile zarabiają samorządowcy.
Wiemy, że ta sprawa została po części uregulowana, także podniesieniem świadczeń dla tych, którzy zarządzają gminami. A dlaczego pan nie bierze przykładu z innych swoich kolegów, na przykład prezydenta Wrocławia, prezydenta Gorzowa, i nie pracuje pan w jakiejś radzie nadzorczej, nie porozumiał się pan z jakimś innym samorządowcem, że słuchaj, może ja będę u ciebie w radzie nadzorczej, a ty przyślij kogoś, albo może sam chcesz do mojej rady nadzorczej wskoczyć. Dlaczego pan tego nie robi? Panie redaktorze, my dostaliśmy gigantyczną podwyżkę i pan dobrze o tym wie, bo ta podwyżka przecież była dość znacząca, bo to było ponad 100% podwyżki, więc tak naprawdę ja jestem usatysfakcjonowany swoimi zarobkami, zarabiam zdecydowanie więcej niż typowy Kowalski. Stąd szukanie takiej formy dorabiania w ten sposób jest troszkę trudne do zaakceptowania dla mnie, no bo jeżeli ma być członkiem Rady Nadzorczej, nie wiem, gdzieś w Olsztynie czy w Białymstoku, a wziąć prezydenta Białegostoku tutaj, to pan dobrze o tym wie i wszyscy, którzy nas słuchają, że to nie wygląda... No nie wiem, no może bardziej po sąsiedzku zadziałać. Ale wie pan, że to nie będzie wyglądało jako coś, co jest rzeczą normalną, coś, co jest rzeczą akceptowalną. Ja myślę, że większość ludzi będzie odbierało to jako próbę dodatkowego dorobienia się, nachapania się przez polityków, więc ja staram się, aby polityków w radach nadzorczych w mieście Zielona Góra było jak najmniej. Stawiam na prawników i na ekonomistów. Uważam, że po to są rady nadzorcze, aby tam było mniejszą ilością kwestii dorabiania się polityków. Mam uprawnienia, mógłbym zasiadać w radach, ale uważam, że nie tędy droga, więc naprawdę te elementy, o których pan powiedział, to chyba wszyscy piętnują w całej Polsce i Kowalski sam wyciągnie z tego wnioski, popatrząc na to, dlaczego politycy w ten sposób postępują. No, znaczy, samorządowcy nie wyciągają z tego wniosków, bo nie widzimy, żeby rezygnowali z takich opcji, z takich możliwości. Pan musi się ich zapytać. Ja to, co powtarzam, naprawdę zarabiamy godnie. Myślę, że nikt z nas nie może mówić, że to są już małe pieniądze, które zarabiamy w tej chwili jako włodarze miast, więc pamiętajmy o tym, że no, trzeba mieć umiar w tym wszystkim. Do samorządu nie idzie się chyba po to, żeby się nachapać i dorobić, tylko po to, żeby realizować pewne rzeczy. Dobrze, ale o tych porozumieniach mówi się również w kontekście różnego rodzaju samorządowych gremiów, które powstają i są takie stowarzyszenia, które zrzeszają samorządowców i które mają jakieś aspiracje związane z polityką krajową. Czy pan zastanawiał się nad tym, żeby wstąpić do takiego gremium? To jest, bo jest ale ja pan prezydent w takim porozumieniu. Ale u nas nie ma. Nie A było będzie nigdy pan dyskusji. Startował do Sejmu? U nas nigdy nie było dyskusji. U nas nigdy nie było dyskusji związanej z tym, że będziemy się wymieniać w radami nadzorczymi. Aha, nie było, więc nie było takiej dyskusji. Bo w tym gremium, w którym ja działam, jest między innymi prezydent Nowego Sącza, prezydent Szczecina, więc też nawet niedaleko moglibyśmy się pozamieniać. Nie było takiego pomysłu, abyśmy się zamieniali. To, co powtarzam, prawo jest jednoznaczne i prawo wskazuje, jak mamy funkcjonować. Dobrze, ale czy Janusz Kubicki w takim razie z tego gremium będzie kandydował do Parlamentu Polskiego? Nie rozmawialiśmy nigdy na ten temat. Ja kocham to miasto. Chciałbym dokończyć wiele rzeczy, które jest rozpoczęte, więc tak naprawdę mnie interesuje to, żebyśmy wspólnie, panie redaktorze, we wrześniu przyszłego roku, tego roku, przepraszam jeszcze, że już troszkę, ten rok, pojechali jest. Ścieżką rowerową z Zielonej Góry do Nowej Soli, dojechali na most w Stanach, coś, co budziło wielkie kontrowersje, coś, za co teoretycznie mogłem trafić do więzienia, bo pani marszałek w którymś momencie oddała sprawę do sądu karnego, starając się chyba wsadzić mnie do paki za to, że walczyłem o tą ścieżkę. Uważam, że ta ścieżka rowerowa jest potrzebna, więc ja jestem dumny z tego, jak zmienia się nasze miasto, jak Zielona Góra przez te kilkanaście lat się zmieniła. Jest jeszcze wiele rzeczy, które chciałbym zrobić, więc nie ciągnie mnie do warszawskiej... Ale z tego boju z panią marszałek odnośnie pieniędzy na głowę mieszkańca, to wrócił pan raczej na tarczy. Ale tak naprawdę to tak, oczywiście wróciłem na tarczy. Nie zawsze się wygrywa, czasami się przegrywa. Panie redaktorze, jakbym miał wymieniać wszystkie swoje porażki, to długo bym wymieniał, tylko to nie jest moja porażka. To jest porażka pani marszałek, bo ona pieniądze nie zabrała Januszowi Kubickiemu, tylko zabrała wszystkim mieszkańcom miasta Zielonej Góry. Cóż, no, taki mamy klimat. Ja nie jestem w stanie tego zrobić. To jest chyba takie trochę kwestie zatrzeźwienia już i za daleko idziemy. Ja jestem zwolennikiem, żebyśmy rozmawiali na temat tego, co zrobić, żeby miasto się rozwijało, żeby się zmieniało. I myślę, że nikt nie może tego nam zarzucić jako mieszkańcom Zielonej Góry, że Zielona Góra jest nowym miastem. Wybudowała się przez tych ostatnich kilkanaście lat prawie, że od nowa przebudowała się. Rozmawialiśmy na początku o gigantycznych inwestycjach. I to
nie jest koniec. No, mamy wiele do zrobienia i chcemy to robić, dlatego też Sejm jest istotny i ważny, ale ja wolę walczyć jeszcze o Zieloną Górę, tu jeszcze chciałbym kilka rzeczy zrobić i jestem dumny z tego, jak rozwijamy. Mamy nowe elektryczne autobusy. To też i będziemy liderem w skali A w Gorzowie są piękne tramwaje. Ja tak, ale czytałem też ostatnio w Gorzowie, że kupili pierwsze autobusy elektryczne. Gratuluję, fajnie, cieszę się z tego bardzo. Mhm. Nasze autobusy przejechały w tym samym okresie już 11 milionów kilometrów. Elektryczne autobusy w Zielonej Górze. 11 milionów kilometrów już przejechały, więc my zakupimy, będziemy mieli nowoczesny, ekologiczny transport, bo o tym też myślimy, o to też walczymy, więc jest jeszcze dużo wyzwań przed Zieloną Górą. Nie myślałem o Sejmie. Przyznam się szczerze, że gdybym ja miał możliwość decydowania, to pewnie Sejm bym albo co najmniej Senat zlikwidował, bo panie redaktorze, wyjdziemy tutaj na ulicę i zapytamy się, kto jest parlamentarzystą z Zielonej Góry, to podejrzewam, że niestety, ale zwykły Kowalski nie będzie wiedział, więc pytanie brzmi, czy jest nam potrzebne. Taka sonda byłaby interesująca, ale... No, pytanie brzmi, czy jest nam potrzebna tak duża ilość parlamentarzystów, którzy też przecież gigantyczne pieniądze pobierają. Kosztują... Tego rodzaju dyskusje zawsze się przy okazji wyborów odbywają. Na koniec prośba o komentarz, bo sprawa słów wicemarszałka Łukasza Poryckiego odnośnie raportu o reparacjach, który jest w tej chwili drukowany w wersji angielskojęzycznej, mocno zbulwersowała tutaj naszą społeczność. Powiedział, że będzie w czym w kominku palić. Napisał na Twitterze w ten sposób, że komentując post Arkadiusza Mularczyka, który pokazywał wydrukowany anglojęzyczny raport... Panie redaktorze, chciałbym zaznaczyć, że pan marszałek uchwalił przepisy, że w kominkach nie wolno palić. Nie wiem, czy pamięta, no, więc chyba żartował sobie, ale to abstrahuje. Cóż... Tego się nie da skomentować, bo prawda jest też taka, że no to jest trudny, strasznie trudny temat. Jeżeli znaczy, nie rozumie tego pan marszałek, na czym to polega, to może zapyta się swojej babci, swojej mamy, co to są reparacje i jak długo Polacy po wojnie głodowali i żyli w biedzie, gdzie nie zostały to pewne kwestie wyjaśnione do dzisiaj, ile osób zginęło, zamordowane, więc tego typu sformułowanie dyskredytuje taką osobę. To jest coś, czego nienawidzę. Politycy są w stanie powiedzieć każdą głupotę, żebyśmy o nich rozmawiali. Nie wolno tak mówić. Naprawdę to jest coś, co było straszne, jeżeli chodzi o drugą wojnę. Jest to nierozliczone. Jak popatrzymy sobie na to, co dzieje się w tej chwili za wschodnią granicą, jest wielka tragedia. Giną dzieci, giną kobiety, trwa wielka wojna, bombardowane są miasta. Ja rozumiem, że jeżeli Ukraińcy powiedzą do Rosjan po zakończeniu i wygraniu przez nich tej wojny, zapłaćcie nam reparacje, to pan marszałek Porycki powie, słuchajcie, wy sobie możecie w tym, nie wiem, w kominku napalić, no to ja nie jestem w stanie. Naprawdę możemy się różnić w poglądach i różnimy się, panie redaktorze, możemy porozmawiać na temat choćby tego, co mówi pan minister Ziobro, że nie wolno brać pieniędzy z KPO. Ja będę to zawsze kwestionował. Uważam, że to jest złe sformułowanie. Powinniśmy się być członkiem Unii Europejskiej, powinniśmy ale korzystać. Ale w pewnych sprawach, jak rozumiem... Ale są pewne, no, takie, których nie powinniśmy. Musimy stanąć jednym, trochę tak jak murem za mundurem. Wszyscy musimy wspierać polskie wojsko, wszyscy musimy wspierać Ukrainę. Tak samo w tym zakresie. Powinniśmy kiedyś wyjaśnić sobie te tematy pomiędzy Polską a Niemcami. Niemcy do dzisiaj tego nie wyjaśniły i nie zrobiły, więc jest to coś, co naprawdę... Rozpoczął się pewien proces. Będziemy oczywiście przyglądali się temu, ale teraz już musimy kończyć. Przypomina mi się jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze. Nie wiem, czy pan pamięta, kto kiedyś książki zaczynał i palił. Był taki jeden, co zaczął palić książki, zachował się w ten sposób, jak potem się to skończyło, to właśnie my w tej chwili chcemy reparacje, bo to był Hitler. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, był gościem Polskiego Radia Zachód. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i jeszcze raz serdecznie zapraszam wszystkich. Niedziela, godzina 14, sala na Uniwersytecie w Zielonej Górze. Pomagamy dla Dawidka, gramy. Będzie Protas, będzie Zęgi, będzie Dudek, więc wspaniała impreza. Zapraszamy. Zapraszamy w sobotę. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.